Rozmowa dnia, Anna Czcińska, witam Państwa. Nowoczesny pawilon oddziału zakaźnego w nowym kompleksie lecznicy na Bielanach w Toruniu otwarty dla chorych na COVID-19. Przygotowano 48 łóżek, a gościem programu jest Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie Pana, Panie Marszałku. Witam serdecznie Panią redaktor, wszystkich pozdrawiam. Zacznijmy od tej inwestycji. Pierwsi pacjenci już wkrótce, są nowe miejsca. Czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, gdy słyszą te informacje? Czy to po prostu tylko kropla w morzu potrzeb? Oczywiście jest to znaczący krok w leczeniu. Za to, czy będziemy mogli czuć się bezpieczniej, zależy od nas samych, to znaczy od przestrzegania rygorów, które są nam dzisiaj narzucane, które narzuca nam ta pandemia. Za to sam szpital jest rzeczywiście nowoczesny, świetnie wyposażony. Tak się złożyło, że akurat w tym czasie oddajemy go do użytku, kiedy jest najbardziej potrzebny, kiedy przecież nikt przed 8 laty, kiedy przygotowywaliśmy te inwestycje, nie myślał, że aż tak będzie potrzebny i będziemy żyli w stresie związanym z pandemią. Czyli szpital zakaźny w pełnym wymiarze, profesjonalny, 48-łóżkowy, jest do dyspozycji już pacjentów, co najważniejsze, również pacjentów tych z największymi problemami, najbardziej chorymi, czyli wymagającymi łóżek stanowisk ojomowskich. Są nowe łóżka, nowoczesne łóżka, ale też pamiętam obietnicę sprzed bodajże kilku tygodni. Miejsc, nowych miejsc miało być kilkaset, Panie Marszałku. One już są czy będą tworzone? One powstają. W tej chwili z tego planu, który przyjęliśmy do wdrożenia, który uzgodniliśmy z panem wojewodą, już funkcjonuje 140 łóżek. Właściwie przejmujemy całkowicie odpowiedzialność za leczenie pacjentów na COVID-19 w Toruniu i ten ciężar rzeczywiście jest przejęty przez szpital zespolony Ludwika Rydygiera w Toruniu, nasz wojewódzki szpital. Za to już istniejące, jeżeli dodamy do już istniejących łóżek na Krasińskiego, których mamy tam około 40, te, które powstały i funkcjonują na Bielanach, w tej części jeszcze, nazwijmy ją starej szpitala, no i nowo oddane niedawno, trzeba doliczyć łóżka, które powstały w szpitalu dziecięcym, w części dziecięcej, czyli na skarpie, więc razem mamy ich już 140. W tej chwili dokładamy 48, za to w przyszłości, jeśli będą takie potrzeby, jesteśmy przygotowani w lutym udostępnić wcześniej planowany dla pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi aż 200 łóżek już w kolejnej części etapie oddawanego nowego szpitala na Bielanach. Więc razem będzie ich kilkaset rzeczywiście i ten plan jest możliwy do realizacji, jest wdrażany w życie. Niestety pacjentów przybywa, nie ubywa. Pacjentów przybywa. Obiekt nowoczesny, bo jeżeli przeczytamy, co w tym szpitalu już się znajduje i jakie są plany, to faktycznie sprzętu jest bardzo dużo, bardzo profesjonalnego, nowoczesnego, ale sprzęt to jedno, zwłaszcza jeżeli mówimy o walce z pandemią. Czy są lekarze, pielęgniarki, czy są pracownicy? No tu jest największy problem. Tak jak w całej Polsce borykamy się, dyrekcja szpitala boryka się z permanentnym brakiem personelu. Liczę na to, iż nowe regulacje płacowe, które wejdą już w życie po zatwierdzeniu ustawy przez pana prezydenta, odblokują trochę tę sytuację. Niemniej jednak muszę potwierdzić, brakuje personelu i to, że dzisiaj obsługujemy 140 łóżek, nie wynika li tylko z możliwości technicznych, lokalowych, a właściwie ograniczeniem podstawowym jest personel. No ale jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, bo był pan dzisiaj na miejscu, to rozmawiał pan z lekarzami, są tam lekarze, pielęgniarki na miejscu, czy tam też już brakuje personelu, chociaż już wkrótce będzie tam 48, oby nie, ale być może będzie tylu pacjentów. Na razie zapewniamy wszystkim pacjentom odpowiednią opiekę. Nie ma mowy o tym, że któryś z pacjentów z powodu braku personelu, jego niedostatku jest nieobsłużony.
Za to nie możemy dopuścić się do takiej sytuacji. Będziemy używać wszelkich argumentów, nie tylko finansowych, ale prosić również o to, aby lekarze, pielęgniarki mimo zagrożeń i ograniczeń, a szczególnie ci, którzy przeszli już koronawirusa, mają go za sobą, mają w sobie przeciwciała, mogą czuć się bezpieczniej na oddziałach, poświęcili ten czas i swoją misję właśnie tym pacjentom. Będziemy o taką solidarność apelowali. Panie marszałku, czy może pan podsumować wszystko to, co dzieje się do tej pory, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, bo dla samorządu województwa to również priorytetowe zadanie, mimo że bardzo dużo się robi, bardzo dużo funduszy kieruje się właśnie i w stronę szpitali, i w stronę domów pomocy społecznej, to jednak ciągle wybuchają nowe ogniska pandemii. Czy w jakiś sposób można nad tym zapanować? Tak jak na początku naszej rozmowy zaznaczyłem, jest niezbędna solidarność w respektowaniu przepisów, które nas obowiązują, jeśli chodzi o unikanie zakażeń. Nie ma innej metody na ograniczenie i zahamowanie tej pandemii. Oczywiście wszyscy liczymy na szczepionkę, za to kiedy ona do nas dotrze i czy będzie skuteczna, dowiemy się niedługo. Za to, żebyśmy święta spokojnie mogli przeżyć i spędzić w gronie najbliższych, myślmy o tym, w ten sposób, żebyśmy do tego czasu nie ulegli zakażeniu. Walka z pandemią to priorytet, ale też ta walka sporo kosztuje. Na ostatniej sesji mówił pan, pieniędzy nie ma. Na ile walka z pandemią zmieni budżet? Na ile trzeba szukać oszczędności? My w tej chwili musimy planować budżet przyszłoroczny. Oczywiście pod pręgierzem ryzyk, wielkich ryzyk, że gospodarka może nadal jeszcze nie wyjść z zapaści. Chociaż prognozy, na podstawie których opieramy projekcje przyszłorocznego budżetu, nie są najgorsze. One są uzależnione głównie z podatków CIT. Nie PIT, tak jak jest to w przypadku gmin, ale CIT, czyli od aktywności, zależne są od aktywności naszych przedsiębiorców. I tu jeszcze nie ma zapaści. Widzimy to we wskaźnikach i projekcji rządu, która jest podstawą dla nas konstruowania budżetu. Niemniej jednak wygaszamy wszelkie zbędne wydatki na przyszły rok. Ograniczamy w wielu miejscach te, które można ograniczyć i nie wpłyną na jakość naszego życia. Bez wątpienia są to bolesne decyzje, ale konieczne. A właśnie, czy wygaszanie nastąpi, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe? Bo tutaj no, sytuacja trudna. Do 12 grudnia należałoby podpisać umowy, podjąć najważniejsze decyzje. Przewoźnicy na umowę czekają. Są też takie głośne informacje, głosy, że no, jeżeli chodzi o podstawowe potrzeby mieszkańców komunikacyjne, to mogą być niezapewnione. A w Laskowicach można już zobaczyć nekrologii, że kolej umiera. No, w Laskowicach jest potężny węzeł kolejowy i tam nigdy kolej nie umrze. Krzyżują się tam bardzo ważne drogi kolejowe i tu akurat ruch jest zapewniony. Za to rzeczywiście ograniczamy częstotliwość pociągów na niektórych liniach. Między innymi 215, chociaż tu utrzymujemy ruch. Za to niektóre odcinki będą zupełnie wyłączone z eksploatacji. Tam, gdzie pasażerów było najmniej. Ja rozumiem, że są oczekiwania, aby zastąpić tę komunikację inną i taką ofertę wspólnie z samorządami lokalnymi będziemy przygotowywać, przygotowaliśmy. Będzie to ta komunikacja zastępcza, autobusowa. Są takie linie w naszym województwie, gdzie do jednego pasażera musieliśmy dopłacać rocznie niemalże 1000 czy kilka tysięcy złotych. Więc są to naprawdę wydatki, na które nas dziś nie stać. Niemniej jednak organizujemy tak życie społeczeństwu, mieszkańcom, aby mogli korzystać z innego, zastępczego, tańszego środka transportu. I takie decyzje już podjęliśmy i nikt nie zostanie odcięty od świata z powodu wycofania niektórych połączeń kolejowych. Niestety dotyczy to wszystkich części naszego regionu. Dodam, że na to wpływ mają ograniczone możliwości finansowe budżetu województwa,
ale również wzrost kosztów eksploatacyjnych w stosunku do poprzedniej oferty, którą jeszcze realizujemy do 12 grudnia tego roku. Wzrost kosztów eksploatacyjnych na niektórych połączeniach jest szacowany o 100%. Proszę mi wierzyć, na takie zmiany nas dziś nie stać. Czyli rozmowy cały czas trwają, ale powiedział pan, panie marszałku, że wykluczenie komunikacyjne się nie zwiększy. Tak? Może to nie będzie kolej, ale na pewno będzie to jakaś forma transportu. Tak? Będą to busy, autobusy i mieszkańcy będą mogli docierać do pracy bądź w ogóle podróżować. Absolutnie tak. Dziś już w niektórych częściach województwa niestety przyzwyczailiśmy się do tego, że nie kursują pociągi, bo przypomnę, że zawiesiliśmy je już wiosną, kiedy zostały wycofane zajęcia lekcyjne i spadek nastąpił podróżnych głównie opartych o potoki młodzieży i dzieci dojrzewających i studentów dojrzewających do szkół. Za to przywracanie naszych linii będzie sukcesywne w miarę odmrażania wszystkich obostrzeń, ale na pewno nie pozostawimy żadnej części województwa bez transportu publicznego. I tutaj w cukurs przychodzą środki, którymi dysponuje pan wojewoda, bo przypomnę, że bardzo wiele takich białych plan do tej pory już udało się wypełnić komunikacją autobusową, subsydiowaną właśnie z funduszu autobusowego, którym zarządza pan wojewoda. My go organizujemy i współpracując z samorządami lokalnymi, organizujemy, przekazując te środki na ich organizację takim czy innym operatorom, ale rzeczywiście możemy się pochwalić bardzo dużą siecią już zorganizowanych w ten sposób nowych połączeń. A jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, została uruchomiona pomoc dla tych, którzy tracą, a bardzo dużo osób, bardzo dużo firm traci w dobie pandemii. To jest efekt protestów, jakie były w Toruniu, w Bydgoszczy, w regionie. Czy być może takie możliwości, jakie są? Tutaj oczywiście my dysponujemy możliwościami wynikającymi z zarządzania regionalnym programem operacyjnym i zmianami w tym zarządzaniu, które zostały wprowadzone błyskawicznie przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju, umożliwiające przetransponowanie dotychczas przyjętych priorytetów do realizacji właśnie na te związane z walką z COVID-em. I więc zaoszczędzone wcześniej, niewykorzystane jeszcze środki, możliwe do wykorzystania, wolne, przeznaczyliśmy na walkę z pandemią. Stąd blisko 1 mld zł tych pieniędzy. Oczywiście większość z nich to środki, które już zasiliły nasze fundusze pożyczkowe czy kredytowe, ale wiele z tych środków przeznaczyliśmy na dotacje bezpośrednie. Więc te, które nie bezpośrednio służą walce z pandemią, z chorobą, służą pacjentom i tak dalej, są dostępne dla przedsiębiorców. I już w tej chwili ogłosiliśmy po raz kolejny konkurs dla mikro i małych przedsiębiorstw, tym razem branży gastronomicznej, bo przecież od 16 października, jak wiemy, wszystkie restauracje, a i też fitness, bo i ona została objęta naszym wsparciem i są to dziedziny zamknięte. Za to na pewno będzie wielu zainteresowanych, którzy będą chcieli zobaczyć, jakie warunki tego konkursu są. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu był Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich państwa.